Tekst manny na 5 sierpnia. Wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Rzymian rozdział 8 werset 28. Komentarz parauzyjny. Pamiętając o tym, Wszyscy z ludu Pana powinni być zadowoleni z tego, co opatrzność wydaje się im wyznaczać. Nie powinni być leniwi, lecz zadowoleni, gdy wykonają wszystko, co do nich należy. Nie powinni być niespokojni, drażliwi ani niezadowoleni, skarżący się na Boga i jego opatrzność. Być może Pan przystosowuje i przygotowuje nas. Każdego z osobna do jakiejś szczególnej służby, być może przygotowaniem nas do niej są jedynie doświadczenia, na które on dozwolił. Pamiętajmy też, że nie jesteśmy w stanie ocenić naszych własnych niedoskonałości, a tym samym stwierdzić, które z doświadczeń byłyby dla nas najbardziej pomocne. Reprint numer 2562 Komentarz epifaniczny. Dziecko Boże, które jako jedno z powołanych z całego serca miłuje Boga, znajduje błogosławioną pociechę w zapewnieniu tego tekstu, iż wszystkie jego sprawy są pod Boską troską i nadzorem, a jego wszystkie doświadczenia pod Boskim kierownictwem, przyczyniają się do jego rozwoju jako chrześcijanina. W przeciwieństwie do biednego świata, którego sprawy są narażone na różnego rodzaju przypadki. Chrześcijanin, zapewniony, iż w jego doświadczeniach nic nie dzieje się z przypadku, ma świadomość, że wszystko, co go spotyka, jest wyrazem boskiej miłości i troski oraz pomaga mu osiągnąć jego życiowe aspiracje, podobieństwo do Chrystusa. Równoległe cytaty według przekładu Biblii gdańskiej. Pierwsza mojżeszowa rozdział 50 werset 20. Wyście złe myślili przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobre, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, aby zachował tak wielki lud. Piąta mojżeszowa rozdział 8 werset drugi. Miejże w pamięci wszystkę drogę, którą cię prowadził Pan, Bóg Twój, przez te czterdzieści lat popuszczy, aby cię trapił. I doświadczył, aby wiadomo było, co jest w sercu twojem, jeśli byś przestrzegał przykazań jego, czyli nie. Jeremiasza rozdział 24 wersety od 5 do 7, Tak mówi Pan, Bóg Izraelski, jako te figi są dobre, tak mi przyjemni będą w niewolę zaprowadzeni z Judy, którychem wysłał z miejsca tego do ziemi chaldejskiej ku dobremu. I obrócę oko moje na nich ku dobremu, i przywiodę ich do tej ziemi, gdzie ich pobuduję, a nie skażę, i wszczepię ich, a nie wykorzenie. Albowiem dam im serce, aby mnie poznali, żem ja Pan, i będą mi ludem moim, a ja będę Bogiem ich, gdy się nawrócą do mnie całym sercem swoim. Drugi Korentów rozdział czwarty wersety od 15 do 18 Boć to wszystko dzieje się dla Was, aby łaska ona obfitująca przez dziękowanie wielu ich rozmnożyła się ku chwale Bożej. Dlatego nie słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny się odnawia od dnia do dnia. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne, albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Żydów rozdział 12 wersety od 9 do 11, a nadto cielesnych ojców naszych mieliśmy, którzy nas karali, a baliśmy się ich. Zaż daleko więcej nie mamy być poddani ojcu duchów, abyśmy żyli, albowiem oni na mało dni, jako się im zdało, nas karali, ale ten ku pożytkowi naszemu na to, abyśmy byli uczestnikami świętobliwości Jego. A wszelkie karanie, gdy przytomny jest, nie zda się być wesołe, ale smutne, lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym. Którzy są przez nie wyćwiczeni. Objawienie rozdział trzeci, werset dziewiętnasty. jak którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź tedy gorliwym, a pokutuj. Rzymian rozdział pierwszy, werset szósty. Między którymi jesteście i wy powołani od Jezusa Chrystusa. Rozdział dziewiąty, wersety jedenasty, dwudziesty trzeci i dwudziesty czwarty. Gdy się jeszcze były dziadki nie narodziły, ani co dobrego albo złego uczyniły, aby się stało postanowienie Boże według wybrania, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje. A iżby znajome uczynił bogactwo chwały swojej nad naczyniem miłosierdzia, które zgotował ku chwale, których i powołał, to jest nas, nie tylko z Żydów, ale i z Poganów. Pierwszy Piotra rozdział piąty, wersety 7 i dziesiąty. Wszystko staranie wasze wrzuciwszy na niego, gdyż on ma pieczę o was, a Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Psalm siedemdziesiąty szósty, werset jedenasty. Zaistej i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz. Izajasza rozdział pięćdziesiąty pierwszy, werset drugi. Spojrzyjcie na Abrahama, ojca waszego, i na Sarę, która was porodziła, że im go jednego wezwał, i pobłogosławiłem mu, a rozmnożyłem go. Przypowieści Salomonowe rozdział szesnasty, werset siódmy. Gdy się podobają Panu drogi człowieka i nieprzyjaciół jego do zgody z Nim przywodzi. Pieśni 63, 43, 56, 57, 93, 293, 305. Wiersze brzasku 128, dyscyplina. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint nr 4566 Pytania, czy miłuję Boga nade wszystko? Jaki mamy dowód przynależności do powołanych? W jaki sposób te wszystkie rzeczy pomagały mi ku dobremu w tym tygodniu? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.